Ziomeczku. O, dziękuję, tak na piwko jeszcze. Ta łyżka ode mnie łap, bo to nie jest ten rap, bo to jest tutaj trap, ale pozytywne wibracje z mojego live'a tu łap, no bo ja jestem gradu, ja daję tutaj czadu, ja nie jadłem dzisiaj wcale obiadu, ja nie potrzebuję do ekipy składu, ja potrafię solo dać tutaj czadu. Janusz, weź mnie zatrudnij bez prawa jazdy. Tak? Ja ci mogę zafundować jedzenie kaszanki bez zębów jedynie, kurwa. A nie pracę bez prawa jazdy, no co ty? Umiałeś? Ała, to ja. Ała! Boli w chuj! Ciebie to chyba... głowa, że taki pusty mózg ma w środku. O, to chuj, idziesz smuta. Żartowałem, chuj! No to dobry. Teraz dupa. To nie wiem, kim ty jesteś w takim razie. Ja myślałam, że dupa. Janusz. Dupa to jesteś ty i to całkiem niezła. Kim ty jesteś? Jestem twoim mężem z przyszłości i przybywam w przeszłość, aby zmienić twoją przyszłość. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ja nie mam pytania. Jesteś. Polak mały. Jaki znak twój? Ciusiak mały. Dobra, no. Ściągaj ten kask. Hehehe, ty pierwsza. No dobra, ja ci pomogę go zdjąć. Dawaj. Nie. No dawaj! Nie. Dawaj! No chodź, dawaj mi ten kask. Dawaj go. O kurde. Ciebie zaułek. No dokładnie. Dawaj, ściągaj to, no. Pomogę ci zdjąć. Grania. Okej. Potrzebuję nagrania, dobra. O kurde, nie trafiłem. O kurde, ja widzę, że leży te krzesło. O kurde. O kurde. Pokażę ci moja piękna droga. Jak robię przysiady. Okej. Dobra, fajne przysiady, no. Nie powiem, że nie. Tak naprawdę to pozycja seksualna numer jeden. Okej, dobra. A to ja myślałam, że znam Kama Sutra, ale dobra, to jednak się nie znam. Idziesz, kobieto, mówiłem, że przytywam z przyszłości. Roku 3000. Kama Sutra jest nieco zmodyfikowana. Janusz je kanapeczkę, przerwa na śniadanie. Dlatego łapkę w górę zostaw, chłopie. No i panie, bo jak radu jestem, freestyluję. Ja z wami na transmisjach, bardzo bosko się tu czuję. I ja też dobrze całuję. Mogę panu dać naklejkę. Jedyna taka na w mieście. Naklejkę? No skąd żeś tam wzięli tego 12-latka do tego auta? Kurwa, naklejki mi będzie dawał. Se kurwa na czoło naklejki. Ale to jest limitowana edycja. Ale to jest taka naklejka, że takiej pan nie będzie zostanie. A limited edition. Już moja żona Halina w Polsce miała być limited edition i co? No i jest edition, ale... Ja, jest debil edition, kurwa, nie? Tita to się na kurwy, wiesz? Co tam, godasz? Mówię, że Tito to się na kurwi. Czekaj, no gdzie się pchasz? Tu dżentelmen jest, proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Proszę, takie piękne nogi zapraszam w moje skromne progi. Dziękuję. Siedź tam wygodnie, bo w środku ten tir szeroki. Oczywiście. Co? Musimy jechać na policję, pussy, wiesz? Dobra, okej. Zgłosimy skradzenie. Jakie skradzenie? Nie chodzi o biustonosz ani majtki, ja nic nie ukradłem. Chodzi o numery rejestracyjne takiej ciężarówki. Dziękuję za dowód. Proszę bardzo, wykazałem się przede wszystkim. Idę sobie wziąć do widenta, pożyczkę jakoś. Dziękuję. Weź se idź do mięsnego mózgu wieprzowy i se włóż. Och ty Żartowałem, no co ty? Dziadzie. Jak dziadzie, ja tu panią piękną podwiozłem do ciebie, uratowałem ją z opresji bandziorów. Kuźwa, musieliśmy uciekać przed policją, helikopterami, wojskowymi śmigłowcami, mafią, gangusami, z Rosji, z Polski, ze Słowacji, z Czech, a ty do mnie tak mówisz? Tuż to grzech.
Powiem ci, że czasami lepiej wyglądać jak debil i się nie odzywać, niż się odezwać i to udowodnić. Naprawdę. Do widzenia, panie. Cześć, dziadu. A na który ten warsztacik, panią tam? O, tutaj już oznaczony. O, już GPS-ka klikłaś. Kurwa, zobacz, jakie sprytne rączki masz. No, już mi się to podoba. Pokazać ci, jak mężczyźni jeżdżą bokiem. Pa! Pan zaprezentuje. Widziałaś to? Robi wrażenie, widziałam. Nie? No jasne, że jeszcze tak. Raz? Jeszcze raz. Zobacz, nie? Ma super. Wprawę, stary wygra. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Kurde, pan to lata doświadczenia. Lata, kurwa, ja to wszędzie. I na asfalcie, i w łóżku, znaczy się na asfalcie, no. Wie pani. Dobry, panie. Dobry. Gra pan może w kości? Nie gram w kości. Nie. No może raz. A o co? No pieniądze. A jak to się gra? Rzucę pan kostkami. To ja zawsze szóstki wylosowuję, wie pan, to nie wiem, czy pan chce grać. Ja chcę, ja ryzykuję. A? No. No to ja, co? Ale ja mówię panu, że ja cały czas szóstki rzucam. No dobra. Niech pan zobaczy przykładowo. Halo? No i widzi pan? Szóstka. No super, ty jej tak bym zerrał. Cały czas szóstki rzucam, naprawdę. Pan, no rzucam pan... jeszcze raz. Pan ma pewnie jakąś lewą kostkę. Nie mówiłem panu szóstka, chłopak. O kurna. Pan ma pewnie jakąś lewą kostkę. Nie lewą, no normalna, niech pan zobaczy. Lewa, ja bym panu dał swoją. Gramy? Niech pan zobaczy. Rzucam trzeci raz. No widzi pan, kurna. Trzeci raz szóstka, chula. No. Ja panu mówię, lepiej niech pan ze mną nie gra, bo pan pieniądze przegra, to szkoda, kurwa. A pan może chce? O kurwa. Zagrać? Co? Szybko się rozmyślił, nie? Same szóstki. To na traj nie trzeba? No nie wiem. Nie wiem, na traj? Nie na kostka? Może kostka. Dobra, faktycznie jest taka komenda. Dobra, nie było tematu. Dobra, panie, ja miałem lewą kostkę, przyznaję się, tam wszędzie były szóstki. No wczoraj to czułem się mocno na hajs walony, mówię, ja pierdolę. No ale to nie jest nasza wina, to jest robione odgórnie, także my nawet nie mamy na to wpływu. Szefie, nawet o tym nic nie wiedzieliśmy. Szefie, zagrasz ze mną dzisiaj w statki? W jakie statki? No w statki. Nie wiesz, jak gra w statki wygląda? No wiem, ale to takie same statki, czy coś chcesz no co mnie nabrać tutaj? No pola co się podaje, pola co się podaje. No ja wiem, no ja wiem, jak się w statki gra, ale wiesz, no ja tak ja patrzę na ciebie. No bo ja bym chciał dzisiaj z tobą zagrać i mówię pole L4. L4? Tak, tak. L4. Ta. L4 pole, to sobie Janusz nie wpisuj, kurwa, ten, godzin przepracowanych, dobra? Dobra. To jak L4, to okej. Okay. Szefie, wczoraj 95 kursów przejechałem. Już żem ledwo na oczy, kurwa, widział. Ja to na awans się nadaję. Ale to jak? To zarabiałeś ładnie pieniążki, nie? No bo mówię, kuźwa, panny chcą się wozić w tych, kurwa, Bentleyach, Porsche, nie wsiądą w co gorsze. Ja patrzę w portfela, tam 100 tysięcy. Mówię, no ja pierdolę, no kurwa, trzeba się za robotę wziąć. No tak, my teraz kupiliśmy takie coś, jadę właśnie przemalować teraz. Ja pierdolę, co to? To traksik jest. Aha. Ale ładne, szybko. Jak diesel to nie wybuchnie. Nie! Dobra, już bym zakręcił. No sztachnij się. Ej, to jest diesel czy benzyna w końcu? Okej. Łapie, to jest uniwersalne. Czysta. Na tym to i diesel i benzyny chodzą, kurwa. Ci, ale wiesz, puści, że to jest pierwszy diesel, który ma jednocześnie LPG? Co ty gadasz? No serio. Poważnie? No to jest pierwszy pasat taki. To nieźle. To jest diesel LPG, kurwa.
Okej. Ale ładny, nie? Powiedzcie. Fajny, no ciekawy. Bo ja wyczytałem w tych książkach od ciebie, że podobno kobieta się całuje nie tylko w warki u góry i byłem zdziwiony. Szary! Możesz mnie pocałować ty w dupę. Wiesz? I co ten młody się chyba pruje, ty? Jadaj, ciocia. William! Ale ty weź te swoje odzywki to trochę schamuj. Co ty taki chamski jesteś? Ja tu miły dla ciebie jestem, a ty zachowujesz się jakbyś dostał pierwszą jedynkę z przyrody, kurwa. Bo dostałem. No to weź się ogarnij, to się idź ciotki cyckiem pobaw, wyluzuj, bo normalnie mnie irytuje. Do czego się mam moim cyckiem pobawić? Przepraszam bardzo.